Halo, cześć, dzień dobry wariaty, witam was w kolejnym odcinku 10 pytań do, jesteście ze mną Rafał, witam, Kiślu. Rafał aka Kiślu. Tak jest. I będziemy cię przepytać Rafała w jego mieszkaniu w Warszawie. Tak. Te pytania będą coś czuje takie... A nie, puls masz okej. Tak sobie nie, no dobrze, jak na mnie to jest duży. Tak. Dobra, to nie zwykajmy, zaczynajmy. Gdzieś kiedykolwiek oglądałeś jakiś odcinek 10 pytań do... Tak, oglądałem, znaczy się, tak. No to jakie jest pierwsze pytanie zawsze w odcinku? Oglądałem Kospera i tam pytałeś, skąd się wziął pomysł na nim, czy coś takie? Nie, to jest drugie pytanie zazwyczaj. A pierwsze jest, uwaga, wszyscy razem górem, jak zacząć twoją przygodę z YouTube'em? No tak, nie no, no to tak szczerze powiedziawszy, pojechałem sobie pewnego dnia na meetup do Wrocławia. Jeszcze jako widz, tak? Oczywiście. I nie no, w sumie to już nie byłem widzem. Można powiedzieć, że nie byłem. Uważałem się za youtubera, takie o, super, kurde, dostanę akredytację. Mając 300 subów. Nie, właśnie chyba miałem z 2000. Tak, kurde, nie? Te pierwsze osoby w ogóle do mnie podbijały. Ja w ogóle nie wiem, kiedy miałem te suby, tak szczerze. Nagrywałem, pamiętam, w Minecrafcie skin packi, czyli robiłem różnym youtuberom skiny do Minecrafta i wrzucałem to na YouTube'a. Nagrywałem różne takie, jakby powiedzieć, maszyninki z Minecrafta też. I tak się wybierało i pojechałem na tego meetupa. I taki byłem, o, ale jestem FIFA Rafa, na pewno będzie każdy pozna. FIFA Rafa. I wchodzę na tę halę. No i powiem wam, że nawet trzy osoby na te 10 tysięcy ludzi do mnie podeszły, więc było śmiesznie. I to tak w sumie tym się nakręciłem, tym, że tak było fajnie. Jaką to ma moc? Gdzie ty tak zaglądasz? Dobra, to ja wiesz co, bo prawie zostawiłem. A to dobra, to nie. Pytanie drugie. Co obecnie króluje na twoim kanale? Bo kiedyś tak sobie taki robiłem research, też oglądam cię od dwóch lat. Według ciebie co? No to kiedyś głównie był Minecraft. Teraz tak, jest tak Minecraft, które tam musicly widzę, też się przewija. Właśnie. Tak, tak jest, jest. Najbardziej mi tam widzisz, nawet są pudełka z dwóch części. Okej, to tańczymy cię. Można. Co mnie króluje, to było pytanie, ale mogę powiedzieć co najbardziej. Tak, co najbardziej. No to Just Dance definitywnie. Najfajniej się nagrywa, bo przy tym się super bawię i mega łatwo się montuje. I to też i jeszcze widać, z kimś. Bo, jest... bo każdy odcinek był taki właśnie Just Dance z takim mega fan, że nie, żeby się świetnie bawicie. Jeszcze rywalizacja, to jeszcze zabawa i to jest super. Najfajniejsze co może być. Kiedyś przyjadę, to nagram z kimś tam też Just Dance. Zapraszam. No, czekaj na to słowo. Ja tak się lubię wpraszać do YouTube'a. Pytanie numer 3. Też przeprowadziłeś się do Warszawy. Tak. Jak dawno temu? Już. Drugi miesiąc. Na początku marca. No to drugi miesiąc. Już tak, już tak jestem tutaj, wiecie, w Warszawie. Już nie swoi. Tak, już nie swoi. Było. Pierwszy no tydzień to jest swoje. Właśnie skąd taki pomysł na tą przeprowadzkę? Skąd tak nagle, och, jadę do Warszawy, wyjeżdżam z Kutna, papa, Kutno. Tak bardzo spontaniczne. Siedziałem sobie na czymś piku ze Smawem i stwierdziłem, ej stary, przeprowadźmy się. I na drugi dzień wysłaliśmy Janka, żeby obejrzał to mieszkanie. Powiedział, że jest spoko. No i jolo. I spakowaliśmy się dosłownie po dwóch dniach, byliśmy tutaj już rzeczami. Wziąłem rzeczy, nawet nie oglądając tego mieszkania, przyjechałem tutaj z rzeczami, wypakowałem się i zaczęliśmy mieszkać. Tak po prostu. Przeprowadźmy się. Jolo. I spontane są najlepsze, jak to zawsze mówię. No jak to po tych dwóch miesiącach prawie? No tak, bez szału. Jest spoko, ale Kutno jednakże w głębi Kutno serca. W serduszku. Tak jest. Pytanie czwarte. Wiemy, ja zarówno twoi widzowie, że jesteś fanem Harry'ego Pottera. I tutaj takie pytanie zadała Aleksandra Zarzycka. Gdybyś mógł wybrać, do którego z domów w Hogwarcie trafić, który byś wybrał i dlaczego właśnie ten? Aleksandru w ogóle kojarzę, prowadził ostatnio mojego snapa grupowego, więc o, proszę, bardzo fajnie. Proszę. A po drugie, no to tak, lubię oglądać, ale czy takim wielkim Potterheadem jestem, to nie wiem. Ale będzie hipstersko, powiem, że do Ravenclawu bym chciał iść. Ravenclaw. No, tutaj. Każdy tylko Gryffindor. Czyli Ravenclaw, niebieski. No. Są ładne dziewczyny, tak? Ptaszki, tak. Czy dlatego, że ptaszek? Nie, że dziewczyny. W sumie tam same ładne latały. Pytanie piąte. No.
razem z ekipą Teryfery nie tylko nagrywacie wspólne materiały, ale też tworzycie fajną taką zgraną paczkę przyjaciół. Mm. I żeś nam opowiedział, jak to wszystko się zaczęło, jak się poznaliście, czy to był przypadek, czy tak jakoś ktoś was zwerbował. To był przypadek w sumie. Wszystkich poza tym poznałem przez internet. W ogóle większość osób, które znam, jest przez internetu. I na meetupie poznałem Tora. Poznałem jeszcze Rembola wtedy, poznałem Janka, nie no, Janka znałem wcześniej w sumie. Bo to jest takie wszystko skomplikowane. Tak, i ich poznałem na meetupie. No i sobie tam na różnych konfach gadaliśmy razem we wszystko graliśmy, no i z tego jak już powstała ekipa tam ja, Torek, Rembol, Jasiek i jeszcze Stefan. Taki. A Rembol też był na początku w ekipie? Tak. I Smaf. Nadal nie wiem po dziś dzień skąd się wziął, naprawdę. Pozdrawiam, przysięgam. Przysięgam. To jest tak dziwne. Po prostu pojawił się znikąd. Super. Jak Magda Gazner. Jak jedzą warszawiacy. No, także taka zabija historia. Czyli czysty przypadek, tak? Tak. I po prostu postanowiliście któregoś dnia, o, zrobimy sobie team. Dokładnie, ekipę. Dokładnie tak. Pytanie szóste zadała Zuzanna Pierwoła. Zawsze się boję, jak sam nazwiska, że coś przekręcę, bo już nieraz się mi zdarzyło. Tylko, że jakbyś tam dodał D. Pierwoła. To nie raz, żeby nazwiska były. I pyta, no uważaj, skup się. Angelika 96 Mucha oraz Agnieszka Grzelak. No. Chcą z tobą chodzić, kto nam wybierasz? Agę, ją lepiej znam. Tylko dlatego? Oczywiście, że tak, ale co więcej. Nie, no, nie wiem, Angeliki nie znam. No, znam która jest znamy... ładniejsza według ciebie, która jest mądrzejsza. Mnie tutaj próbujesz, żeby wydusić informacje, próbuję. Nie z kim na randkę mam mówić, no wiem, że tam Torkowi już szukamy dziewczyny, ale... Zagnieszką? Tak. No, swoją drogą Angelikę znam tylko w sumie tak na zasadzie cześć, co tam? Dokładnie, tak samo. No, z Agnieszką to na wrotki pójdę i na wszystko. Tak. Ona jest dobrym kompanem, moi drodzy, naprawdę. Polecam Agę. Nie wywraca się, nie zabija. No, jeszcze mi przywozi brelaczek. Czyli w takim razie piszę do Agnieszki w prawie. No, pisz tam. Okej, zapisuję. Hey, what's the matter with you? Co to na tapecie tam, może te dziewczyny? Co... Selena Gomez. Naprawdę? No tylko i wyłącznie. O, konkurencja. Nie, nawet nie, mam drugą. Trzeba cię zlikwidować. No nie, nie mów tak. W tym momencie kończymy nagranie. Koniec. Dziękuję za wywiad, do widzenia. Ja sobie zrobię teraz wizualizację z Seleną Gomez. Ja ci zaraz zrobię. Kolejne pytanie zadał Konrad, niestety nie pamiętam nazwiska. I on pytał tam, gdybyś mógł wybrać postać z Marvela, z uniwersum Marvela, to którą postać byś wybrał i dlaczego właśnie ta? Kapitan Amerykę, bo jest męski. No to jak ty? Waleczny, ty? Oczywiście. Waleczny. Znowu ja bym. Tak, to same twoje cechy. No, wiesz, no. Przystojny. Ale nie, fajnie, że jest Iron Man i chyba bym wolał na ja właśnie Iron Man albo Spidermana, zawsze tak mówię. Albo Iron Man, albo fajnie, że jest Flash. Tak szybko Flash, biega. No szybko biega? No, zarobista sprawa. Ale Iron Man to jednak taki, wiecie, na se polata tutaj. Czy... Tak, zbroja. Lubię Kapitan Amerykę. Ma fajne właśnie serię. Nie wiem, jak Kapitan Amerykę jakoś tak nie przepadał za nim. O! W sensie... ale no Iron Man to chyba jest taki największy... Koks. BRS. Albo Hulk. Nie, Hulk nie. Nie, Hulkiem bym nie chciał. Albo Groot. O! Jeżeli mamy Strażnicy Galaktyki, to Groot. Tak, bardzo fajnie, prowadził fajne rozmowy i dobrze powiadę. Groot! Świetna historia, Groot! Jestem Groot. No, niech będzie Groot, jest spoko. Następne pytanie zadała Karolina Stryczek i pyta, czy bycie popularnym sprawia ci przyjemność, czy wręcz odwrotnie męczy cię? Tak szczerze? To chyba bardziej męczy. Czemu? No bo... Jedna rzecz, która mnie bardzo denerwuje, po prostu nienawidzę. Jestem teraz bardzo wylewny, przysięgam. Nienawidzę, jak w kłótnie widzowie mi przychodzą pod dom. To jest tak męczące. Jestem pod domofonem. Nikt nie wychodzi. Ja mam jeszcze lepiej. I chcę całej ręki. Naprawdę to jest straszne. Jeżeli ktoś z was to ogląda, nie przychodźcie. Nie przychodźcie, on już mieszka w Warszawie, już nie dzwońcie. Tak. A poza tym przyjedźcie do Warszawy. Tam mieszka też moja rodzina, więc mój tata jest trenerem judo, jak was tam siłpnie w głowę, więc uważajcie. Okay. Nie, a oprócz tego są też jakieś fajne korzyści, wiadomo. Dostaje się na przykład fajne gadżety. Fajne gadżety, od Disney, fajne eventy. Fajne eventy.
fajne różne współprace, można fajne miejsca. To znasz fajne ludzi. Otóż to. Na różne właśnie spotkania. I oprócz tego, co jest męczące, to w sumie to, że czasem, gdy chcemy się, tak wiecie, odciąć od wszystkiego, gdzieś tam wyluzować, wyjść gdzieś ze znajomymi na miasto, to zawsze znajdzie się jakaś taka osoba, która do ciebie podejdzie, no to jest miłe, ale podejdzie i możemy zdjęcie coś tam, co tam, jakiś filmik, tak, no nie chcę odmieniać. A co innego też, jak podejdzie, chce tylko zdjęcie, coś tam, no to tak, pokaza 2-3 minuty, a co innego, jak na przykład cię śledzi jeszcze, tak, chodź za tobą, robi zdjęcia z ukrycia, to jest w ogóle straszne. Tak, i nasz, no niestety wiem, nie da się oddzielić jesteś tego, dorosły, tak. Jesteśmy dorośli i nasz, idziesz sobie z kolegami na piwo, powiedzmy, no. I ktoś siedzi z tym aparatem, cyka fotki, tak, patrz, pije piwo, jak może. No to prawda, to taka prawda. To jest, nie da się tego oddzielić niestety. Są plusy i minusy, no. Tak, więcej plusów, ale jednak te minusy są takie mocne. No. A też tak się jest taki zgarbiony. Ja jestem jakaś taka skrzywiona, bo lizę trochę. Okej. Ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do twojego wyzwania. No. Które będzie bardzo ciężkie, nie wiem jak podołasz. Ale nie straszę cię jeszcze, nie straszę. Tak więc ostatnie pytanie. Jesteś jeszcze młody. Silny, piękny, przystojny i tak dalej. Ale pewnie marzysz jakieś plany na przyszłość. Coś tam sobie już snujesz. Nie wiem, marzysz jakieś plany a propos swojej przyszłości związane z pracą? Może gdzie byś chciał pracować? Powiem ci, że bardzo dziwne są te plany. Bo pracuję, to jest takie głupie. No ale ja lubię, wiesz, nie oszukujmy się. Chciałem, teraz mi zaraz coś biznes popieprzy, z siostrą i z bratem założyć takie... W sumie doprowadzić food trucka, byśmy sobie jeździli i sprzedawali takie dobre jedzonko z takiego fajnego busika. Ja bym był kierowcą, siostra by kierowała i było super. Naprawdę, to jest fajny pomysł. Pracuje, tak? Nie. Nie? No, przydałbym się doprowadzić, nie? Okej, dobra. No, także, no to myślę, że fajnie. Jak jestem po gastronomii, to mogę coś tam pomóc. Proszę bardzo. Nie dużo biorę. Tak, jak ci też nie wyjdzie, to możesz tam CV napisać. Okay. Może rozpatrzę, że okay, będę pisał, napiszę na polecenie. Także to jest fajny pomysł, mi się wydaje. No, kupić busa za jakieś marne pieniążki, takie używanego i... Tak, ale dużo tak robię, że kupiłem takie te busiki za 10-15 tysięcy, takie używane, no. Tam odpisuję jak to w Pimp My Ride i potem jeżdżę sobie po prostu po różnych jakichś tam festiwalach. I to jest super pomysł, to mi się bardzo podoba. No to jest fajne, bo sobie jeździsz, nie dość, że przykład sobie tam zwiedzasz. Jesz, sprzedajesz, kupujesz. Zarabiasz. Super, same sprawa. Plusy. Naprawdę, tak. Jestem no za. I lubię pomysł. Sam jeść takich food trucków, fajny, tak. W każdym jest co innego i można... Co najbardziej lubisz jeść? Ostatnio bardzo polubiłem pad thaia z kurczakiem, pyszne jest. Tak w sumie pierwszy raz próbowałem tutaj i jakie to jest dobre, jeszcze lasagna jest spoko. No lasagna, o. No ale to takie moje ulubione rzeczy, pad thai i właśnie lasagna. No i to było ostatnie pytanie do Rafała Kakiszlu, w tle słychać pralkę, bo Rafał musiał sobie... Nie, ale Filip bierze. Filip z konopi. I za chwilę zobaczycie, jakie wyzwanie dostał ode mnie Kiślu. Bardzo a fajnie. To wszystko już na materiale na drugim kanale. Link będzie gdzieś tutaj, tutaj. Wbijajcie, bo wyzwanie jest naprawdę super. Bardzo lubię to robić, ale nie wiem, czy... Także to będzie takie bardziej wyzwanie dla mnie, bym powiedział. Ale zobaczcie na drugim kanale, także dziękuję ci. Wbijajcie, dzięki. I do zobaczenia na drugim kanale. Na razie, hej.